Moi drodzy, tu mówi Szymon. Dzisiaj w tutorialu pokażę, jak HDR mapę przepisać do obiektu. Mam sobie obiekt, bo będę modelował złoty oczek. Zacznijmy od tego, że w panelu materiałów schodzimy myszą na dół. Trzeba zaznaczyć opcję Mirror, Reflectivity ustawić. To nie wszystko. Trzeba Fresnel ustawić, zanim przypiszę mapę. Dodatkowo ja sprawdzę. Nie. Muszę sprawdzić, czy wszystko ustawiłem. Gloss zmniejszę sobie, bo będziemy ustawiali naszą mapę. Emit to jest, ile światła obiekt emituje. Hardness to jest twardość materiału. Zaraz zobaczymy. Transluency to jest coś, że wydaje światło dużo od siebie. Musimy tak zrobić, żeby nasz materiał był wyraźny na scenie. Teraz, moi drodzy, będziemy dodawali mapę HDR. Dam sobie nową teksturę. O, mamy tutaj mapę HDR, ale ja tę mapę wykasuję. Zaznaczamy na klikonkę World Świat. Dajmy nową mapę. Ja tu zostawiam teksturę. Otwieram sobie mapę. Bo ja mam tu katalog tekstur, moi drodzy. HDR mapa. Miniatury podglądamy. Living Room ja sobie wybieram. W mapie HDR, jak ustawimy, że mapa będzie jasna, to obiekt też będzie jaśniejszy. Schodzimy, drodzy moi, na dół. Image mapping. Musimy zwrócić na to uwagę. Mapping, wybieramy object. Zaznaczamy horizon tutaj i tu też. I przechodzimy sobie do pociągu. Aby było wiadome, czy to będzie działało, to najlepiej jakbym sprawdził na przykładzie pociągu. Ojejku, widok 3D mi się trochę schranił. Control 1. O, jest, mam, wykasowałem widok 3D. To może na razie ten pociąg przesunę na bok, aby było widać rezultat. Dobry render. Dobra, trzeba będzie trochę przybliżyć. Blender ma trochę czasem problem, jak próbuje widok przemieścić. Może na razie teraz tutaj kliknąłem na ikonkę render, aby to się nie wyświetla. OK. Teraz trzeba będzie tutaj przejść na to. Aha, tutaj trzeba odznaczyć to. Real Sky. Dać realistycznie niebo. Tu jest opcja, że można dać Color Management. Zmniejszyć gamę. Exposure, naświetlenie. I gamę można tu zmniejszyć. To też ma znaczenie. OK. Sprawdzamy nasz pociąg. Najlepiej jakbym sprawdził od razu renderując. Wolny jest trochę ten ogląd. No i mapa HDR jest dodana. Tu jest nasza mapa. Obiekt będzie odbijał. Wiecie co, ja może jednak spróbuję wyrender. No camera found in scene. A to ciekawe, nie dodałem kamery. Ciekawe, że Blender nie renderuje bez kamery. Jak chcecie z kamery renderować, to tutaj przechodzicie na tą kolumnę niżej, bo tu są i tu są opcje. Ja sobie wybiorę kamera, set camera, object. Set Active Object as Camera. Ja zwiększę rozmiar tej kamery.
Dlaczego mam dwa widoki? Bo jeden jest dla kamery, a drugi jest... Po prostu mi jest wygodnie. I teraz, moi drodzy, zwróćcie na to uwagę jeszcze. Tutaj w zakładce Gather mamy Ray Trace. Jak jest duża liczba sampli, to render będzie lepszej jakości, będzie mniej szumu. Jak dam aproximate, to dłużej zajmie. Ja zmniejszę sample do dwóch. Okej, okay. Sprawdzamy, jak to będzie wyglądało. Także mapa HDR może być użyta, bo ja też zmieniłem parametry materiału, to może nie będę jednak renderowo, bo to zajmuje, to jest dużo zajmuje. Dodatkowo muszę sprawdzić Fresnel opcja. Tu nic nie zmieniamy, to jest ok. Zmniejszę tylko gloss, a nie stropik zwiększę. Sampli dam więcej tu. Sprawdzę, czy render mi pokaże. O, teraz powinienem pokazać. Ach, mógł wygenerować trochę szybciej. Szybciej, bo moi drodzy użytkownicy będą zwykle czekać. Dodatkowo jeszcze można trochę poustawiać parametry. Na przykład zrobić coś takiego. Gdzie to jest? Brightness zmniejszę, zwiększę kontrast, saturation zmniejszę i to ma wpływ na nasz materiał. Szkoda, że ten Blender tak wolno trochę generuje materiał. No i moi drodzy, mamy materiał metalu. Możemy manipulować, możemy tak zrobić, że nasz materiał będzie mniej dawał światła. Na przykład zmniejszę sobie intensity tak, żeby nie emitował tyle światła, dzięki temu będzie wyraźniejszy i lampa i światło, które na materiał padnie, materiał będzie lepiej widoczny, będzie mniej odblasku. Zwróćcie na to uwagę, nie dawajcie tutaj całkiem, to znaczy tu jest, że ma być kolor intensywniejszy, dzięki temu można uzyskać materiał metalu. Ja chcę złoty pociąg renderować, trochę mi zajmie czasu, to jest szczegółowy obiekt i czasochłonny. Jeszcze wam pokażę, jak sobie zwiększę opcję, zmniejszę sobie opcję gloss. Nie, ta opcja threshold for adaptive sampling, to ma znaczenie. Teraz zdałem mniejszą wartość gloss, dzięki temu materiał będzie wyglądał jak ten w zlewie chromowany. To znaczy trochę przesadziłem. Jak będzie taka wartość. Tak, a jeszcze zrobię takie coś, że zmniejszę reflectivity. Chociaż nie polecam zmniejszenia tego, bo będzie mniej realistyczny materiał. No i moi drodzy, mamy wygenerowany materiał metalu. Trochę kiepsko działa w viewporcie tutaj. Może jednak tą lokomotywę na chwilę wyłączę, bo ona nam przeszkadza. Wyłączę ją na razie, bo ona jest nam niepotrzebna. Potem będę jeszcze przerabiał pociąg. To jest jeszcze prototyp. Jeszcze go nie skończyłem. Pamiętajcie, zawsze zapisujcie projekt. Bo nagle może wam się program wyłączyć i potem będzie... O nie, tyle się narobiłem i muszę wszystko zaczynać od nowa. Zawsze zapisujcie, nawet są 5 minut. To jest moja rada na przyszłość. Nieważne jak program byłby stabilny, nawet jakby to był najlepszy program, zawsze zapisujcie scenę. Bo program jest tylko programem i nie jest idealny. Jak tego nie zrobicie, to potem musicie
wszystko od nowa robić, to jest moja rada. No i moi drodzy, muszę sobie mocniejszą kartę graficzną kupić. To chyba byłoby na tyle. Pamiętajcie, mapę HDR dodajecie. Jak tutaj klikacie na teksturę, ma być świat, ikonka ziemi. Już wam okazywałem, powinniście sobie dać radę. Dziękuję, to byłoby na tyle.